Dobry, witam w piątym codzienniku w poniedziałek w Puszczy Białopodlaskiej z rezerwuarem Żubrostanu. Opowiem dzisiaj o Ochotniczej Straży Ogniowej, której członkiem w SUPRASLU byłem, a kto wie, czy dalej nie jestem, bo chyba mnie jeszcze oficjalnie na zbitrej nie wywalili. Ochotnicze straże pożarne to takie jednostki w takich mniejszych miejscowościach, gdzie nie opłaca się mieć państwowej straży pożarnej, czyli siedzących na etacie strażaków. Chociaż czasem jest to pewnie połączone. W SUPRASLU trochę tak było. Było dwóch zawodowych, co ciągle siedzieli, i oprócz tego ochotnicza straż. Ale generalnie to po jakichś wioskach i innych zadupiach, jak metropolia supraska. To nie jest tak, jak słyszałem, że niektóre myślą, i w sumie sam kiedyś się nad tym zastanawiałem, że tak może być, że jest wyjazd i kto ma ochotę, to jedzie. Niestety nie. Trzeba zrobić przeszkolenie, znaczy kurs przejść. Tam co jakiś czas, jak ochotnicza straż potrzebuje, ogłasza nabór, zgłaszają się ludzie, muszą być pełnoletnie, muszą mieszkać tu, gdzie jest ta straż, przynajmniej u nas tak jest. Potem jest kurs, potem egzamin, bo ten egzamin to trudno nie zdać. Tam są różne oceny, czy lepsza, czy gorsza. Chyba nie ma to szczególnie żadnego konkretnego znaczenia. Chyba naprawdę trzeba by nic nie wiedzieć, żeby nie zdać takiego egzaminu. No i jest się strażakiem. Jeszcze, żeby móc wchodzić tam z butlą i w masce do pożaru, to trzeba dodatkowy egzamin przejść, i to już jest prawdziwy egzamin. Najpierw 5 minut w tym całym, znaczy nie, to w sumie bez stroju. Chociaż no chyba w samej butli 5 minut na bieżni, potem od razu do takiej komory zadymowanej, gdzie się trzeba przeczołgać przez labirynt. I jak dasz radę, to możesz wchodzić do płonącego budynku z butlą. Się nazywa aparat dróg oddechowych. Teraz kolejne nurtujące ludzi pytanie, czy taki strażak pieniądze zarabia ochotniczy. Nie wiem, czy jest tak wszędzie. U nas zarabiał to gdzieś 20 polskich złotych za godzinę było. Nie najgorszy pieniążek, tym bardziej, że to było, ja wiem, 3 lata temu, czy lepiej. Zależy kto co robi, no ale da się żyć. Warto coś podpalić. Chociaż nie słyszałem, żeby u nas ktoś się parał podpalaniem. Jak to działa? Ktoś zobaczy, że coś się pali, albo że ktoś się pali, albo że jakiś wypadek. Najczęściej to właśnie wypadki drogowe, albo sadza w kominie. Rzadko takie normalne pożary. No i dzwoni na straż ogniową do Białegostoku. Wtedy ten w Białymstoku się chyba wciska jakiś guziczek i syrena zaczyna wyć na cały SUPRASL. Tym, co mieszkają naprzeciwko straży, okna się trzęsą. Takie to głośne. Strasznie upierdliwe musi być tam mieszkać. A już chyba przeniesie tą syrenę. No nieważne, wyje ta syrena. Do strażaków przychodzą SMS-y. Jeden po drugim, najpierw do kierowców.
No ale później zrobili, że oprócz SMS-ów jeszcze zaczyna dzwonić konkretny numer i wtedy też wiadomo, że to alarm. Jak się odbierze, to straż musi kilkadziesiąt groszy zapłacić, więc nie można było odbierać. Zresztą i tak nic tam nie było słychać, to po co to odbierać. No i srów samochód do remizy, cizie w remizie. Przebierasz się w swój strój. Ewentualnie, jak nie masz swojego prywatnego, w sensie sam się nie kupujesz, no, dostajesz od straży, ale ci, co są rzadko, to nie mają swoich, tylko korzystają z takich uniwersalnych. No i przebierasz się do wozu i jedziesz. Ewentualnie, jak nie zdążysz, przed wyjazdem samochodu bojowego, to jedziesz na miejsce zdarzenia i w samochodzie też tam z dwa ubrania powinny być. Typowo w takim wozie mieści się 6 osób. Kierowca, dowódca i 4 z tyłu. I te z tyłu to są grupy dwuosobowe, tak zwane roty, i one razem wszędzie łażą. Strażaki razem chodzą, we dwójki. Żeby jak jeden miał się spalić, żeby mu smutno nie było i drugi się z nim spali. A czemu mnie już tam nie ma? Z kilku powodów. Pierwszy i główny to, że człowiek do białego jeździ robotać albo studiować i rzadko kiedy jest na miejscu, kiedy jest ta syrena. Dwa, że ja stosunkowo daleko mieszkam od straży. Są ludzie, co zdążą się wysikać i z buta pójść. Tam, gdzie ja mieszkam, to zrywasz się na równe nogi jak najszybciej do samochodu. Jak jest zima, to nawet nie oskrobiesz szyb, tylko łeb wystawiasz przez boczną szybę, jedziesz oczywiście zgodnie z przepisami, jak najszybciej się da, i tylko widzisz, jak odjeżdża wóz. Jeszcze był drugi taki Land Rover, tylko do przewozu osób, tam nic gaśniczego nie było, tylko żeby więcej ludzi było do roboty, ale jego to często też z Białego Stoku mówią, a po co ty tam jedziesz? No jak wyjeżdżasz, to musisz zgłosić. 998, to 309, 91, super, zgłaszam wyjazd do zdarzenia. A oni mówią, a po co ty tam potrzebny? I nie jedziesz. Albo mówią, zrozumiałem, prawidłowo. Tak czasem mówią. A najczęściej to się słyszy mam, bo to jednak parę kilometrów jest. I ogólnie jest w miarę fajnie. Tylko są ludzie, co się strasznie denerwują. Jest pożar, jest wyjazd, przebieracie się w garażu i drze mordę, szybciej to tego ręko, ty tamto sram. Jakiś taki najczęściej, jak nie ma tych najbardziej doświadczonych, przychodzą tacy mniej, ale już trochę starsi i czują się, że oni teraz będą włodarzami całej sytuacji i drą ryje, nie wiadomo po co. Co to pali się? I wprowadzają stresującą atmosferę. Można było z pieśnią na ustach pojechać do pożaru. Najlepiej pamiętam któregoś razu, już tam dogaszaliśmy, też pożar był normalny, i taki z państwowej straży, bo też przyjechali tam pomóc, popatrzeć, i mówi takim głosem, no pamiętajmy, że pracując w dymie trujemy się. No spokojnie, normalnie, a nie tam panikować.
fajne było we w tej straży, że prawie wszystkim to można było sobie rzucić. Jakąś końcówką, jakimś wężem, sru na ziemię, niczym tam się nie pieścić. Chyba że z narzędziami do cięcia samochodów albo z jakąś kamerą termowizyjną, to tak, ale jakieś węże, nie węże, prądownice, czyli te końcówki do szlauchów, wszystkim rzucać można. Nikt nie ma o nic pretensji. A po powrocie to też nie jest tak, że się wracasz i już jesteś wrócony, tylko trzeba węże odwodnić, zawiesić na suszarkę. Te węże kilkadziesiąt metrów mają, potrafią. No czasem są przycinane, jak się przy końcówce zepsuje. Trzeba urżnąć, na nowo końcówki zarobić. Są takie wieże wysokie. Na nie się te węże wiesza i one się schną. Także człowiek zmęczony po pożarze jeszcze musi wężami się zajmować. No nie taka lekka zabawa, ale jest śmiesznie. Ludzie zazwyczaj wdzięczni są. Czasem jakiś nieboszczyk się trafi, najczęściej to z wypadków drogowych. Pamiętam, kiedyś jednego reanimują, ci co tam przeszkolenie medyczne mieli, nie wszyscy mieli. I tam dookoła, jeden po drugim, w końcu pani doktor, bo już karetka była też, mówi, że już wystarczy, żeby nie bezcześcić zwłok. Tak się podobnież robi. Rzadko kiedy jest okazja poćwiczyć na prawdziwym ciele ludzkim reanimację. Jemu to już nie zaszkodzi. A co człowiek żywego, znaczy prawdziwego dotknie, to jego. Nie pamiętam, czy mówiłem, ale elektryfikacji w Supraszu zabrakło. Więc się wybrałem w te malownicze strony z buta. Elegancko. Ale pogoda to dzisiaj the besta. Taka pogoda. Na Acapulco. Przysłali mnie w końcu amortyzatory. Myślałem, że zrobię w weekend. Ale okazało się, że dwa prawe przysłali. No ale elegancko ziomeczki na Allegro napisali, że przepraszają i że przyślą kuriera po stary, znaczy po zły i dadzą dobry. Bardzo elegancko. Jeszcze koło w żaden sposób, czy nie w żaden, no ale nie chciało za cholerę zejść mimo odkręcenia śrub. I walił młotem i próbował tak, siak, pryskał tym, tamtym. W końcu dokręcił śruby palcami, lekko pół obrotu odkręcił, przejechał się parę razy, zahamował, odkręcił śruby i elegancko zeszło. Polecam taki sposób wszystkim Allegrowiczom. Tak hydrant wygląda. W wodzie wozi się przenośny, tu się otwiera, nasadza się ten przenośny i się woda leje. Tu jest tabliczka, która pokazuje, że jak się naprzeciwko nie stanie, to będzie na hydrant pokazywać. Tu powinno pisać ile metry. Przywrócona elektryczność, można się zabrać za tworzenie lekcji. O, i porobiony. Jedna, druga, tak se niektóre ludzie, w tym ja, laczki i spodnie ustawiali, tylko wskakujesz, spodnie i buty,
naciągasz, nadupala na to fufajkę, potem kominiarkę, hełm do wozu. I więcej nie mam nic do powiedzenia ciekawego. Do jutra. Bye bye.